telefon! Bo oczywiście ten jest zniszczony i zalany. Wydaje mi się, że jest to iPhone 13. Jeżeli się mylę, to dajcie znać w komentarzu. Tak, to ten telefon wyłowiony z jeziora, z samego dna. I co? I się włącza, działa, przynajmniej na to wygląda, że ładuje się, reaguje poprawnie, nawet latarka działa. Jedyny problem jest taki, że nie udało się znaleźć właściciela tego urządzenia, dlatego telefon wylądował u mnie. Zobaczymy, jak on wygląda w środku. Wy zobaczycie ten materiał. Może dzięki temu uda się odnaleźć właściciela urządzenia. To, co właśnie zobaczyłem, to to, że pojawił się tutaj SMS. Prawdopodobnie w języku ukraińskim. Kyivstar, może jakaś kijowska sieć albo coś takiego? No to jest jedyna rzecz. Telefon ma kod blokady. Nie znamy tego kodu blokady, więc nie udało się tutaj dużo zrobić, skomunikować. Telefon loguje się do sieci, więc roaming jest aktywny, karta SIM jest aktywna, nikt nie dzwonił na ten numer telefonu, więc cóż, sprawdzimy sobie, jak wygląda iPhone, który spędził jakiś czas, potencjalnie kilka miesięcy, na dnie jeziora. Ja już tutaj zauważyłem kilka ciekawych rzeczy, które są, no właśnie, ciekawe. W tym miejscu doszło do utlenienia aluminium. Przy tacce karty SIM również jest specyficzne utlenienie. Zobaczymy to za chwilę pod mikroskopem. To, czego nie zauważyłem, to śladów zalania cieczy na oczkach kamer, na obiektywach kamer. Tutaj jest całkiem ok. Ta kamera też jest całkiem ok, ale widać tam coś innego. Żeby nie przedłużać, idźmy pod mikroskop i zobaczymy, co tam słychać. Na początek oczka kamer. Jak widzicie, tam nie ma śladów zalania. Kamery wyglądają ok. Oprócz tego, że urządzenie jest powiedzmy w jakiś tam sposób brudne, to pod szkiełkami jest dosłownie czysto. Nie widać tam śladów korozji. Soczewki są w bardzo ładnym stanie. Natomiast to, co zwróciło moją uwagę, to jest stan tej jakby ramki naokoło obiektywu. Zobaczcie, co tutaj się stało. To wygląda jak zjedzone, utlenione aluminium. Chyba, że jest to jakiś inny metal, ale zobaczcie, co tu się dzieje. To się sproszkowało. Dosłownie proszek. Wygląd tej ramki jest naprawdę przedziwny. Co woda zrobiła tutaj? Dosłownie utleniła metal. Metal został w sporym fragmencie utleniony. Zamienił się w jakiś rodzaj piasku. Co ta woda tutaj porobiła? Dosłownie metal się utlenił. Zrobił się tu z tego piasek. To jest po prostu niesamowite. Ciekawe, czy to jest aluminium czy magnes. Nie mam pojęcia, ale wygląda to swoiście. Zobaczcie, jak wygląda przednia kamera. Tutaj też coś się pojawiło. Dosłownie jakieś włosy. Nie wiem, czy to jest wyrośnięte, czy to... Nie mam zielonego pojęcia, co to jest. Nie widziałem czegoś takiego jeszcze, ale jest to dziwne. Telefon jest dość brudny. Trudno mi powiedzieć, czy siateczka głośnika rozmów jest zabrudzona od cieczy, czy od tego, co było w jeziorze, ale jest dość mocno zabrudzony ten sprzęt. Przy tacce karty SIM jest podobne zachowanie. Obudowa została, zamieniła się w jakimś momencie w, kurczę, w piasek dosłownie. Skorodowane? Skorodowany iPhone. Sam się utylizuje. Może to jest ekologiczny iPhone? Nie potrafię tego racjonalnie wyjaśnić, oprócz tego, że obudowa jest jakimś stopem. Tutaj jest to samo. Hmm.
Mamy tutaj piasek dosłownie. To jest niesamowite. Biodegradowalny iPhone. Dać mu jeszcze trochę czasu i by się rozpuścił w tym jeziorze. A może w jeziorze było coś więcej, co zaczęło zjadać iPhone'a? Nie mam pojęcia. Jeśli wiecie, napiszcie mi w komentarzu, co tutaj z tym się dzieje. Bo ja jestem naprawdę pod wrażeniem. Oczyszczę sobie dolne wkręty i rozłożymy to urządzenie i zobaczymy, jak to wygląda wewnątrz. Wkręty są oczyszczone, były mocno zabrudzone. Podejrzewam, że to nie tylko kwestia brudu, ale i tego, że ten telefon leżał w wodzie, w jeziorze. Spróbuję to odkręcić i zobaczymy, czy to się powiedzie. Zauważyłem ciekawą rzecz, a raczej usłyszałem, jak naciskam na ekran. To telefon wydaje dźwięki. To trzeszczenie jest bardzo dziwne. Żeby się dowiedzieć, co tam się dzieje, trzeba rzucić telefon na podgrzewacz i spróbować go otworzyć. Tak się zacząłem zastanawiać, że jak tak trzeszczy, to może tutaj ciecz jednak się dostała do środka i ten telefon się biodegraduje. Dosłownie biodegradowalny iPhone. Nic. Rzucę go na podgrzewacz i zobaczymy, co z tego wyniknie. Telefon rozgrzany. Użyję trochę alkoholu izopropylowego, żeby zmiękczyć klej. Chociaż jak tyle leżał w jeziorze, to prawdopodobnie ten klej może nie trzymać. Ale z drugiej strony, skoro działa, to chyba jednak ten klej uszczelki trzymał. I warto tutaj jednak trochę lipy użyć, żeby zmniejszyć jego lepkość. Dużo zanieczyszczeń jest pomiędzy ramką telefonu, ramką obudowy, a ekranem. Żyletka, która zawsze tu wskakuje bardzo sprawnie, nie bardzo chce się tu wcisnąć. Okej, co nieco puściło. Dziwnie to wygląda. Mam takie wrażenie, jakby wszędzie znajdował się piasek. Ramka powoli odchodzi. Nie chcę tu używać zbytnio siły, żeby nie uszkodzić ekranu, albo żeby nie spowodować jakichś większych uszkodzeń. Muszę powiedzieć, że ten klej uszczelki trzyma całkiem przyzwoicie. Chociaż dziwne rzeczy się pojawiły na ramce. Takie nieprzyjemne w dotyku. Widzę już pierwsze ślady obecności jakiejś tam cieczy wewnątrz, więc to się coś tutaj... Kurczę, naprawdę ciężki zawodnik. Ekran jest trzymany na takich zaczepach i może taki zaczep właśnie nie chce puścić. Nie jestem w stanie wyciągnąć ekranu. Okej. Okay. O! Nieźle. To jest niezłe. Jeżeli chodzi o ciecz, która dostała się do środka, to nie ma jej zbyt dużo. Trochę od dołu dostało się cieczy. Widać na ramce. Widać to też na obudowie. Że jakby dół obudowy i góra. I coś tu faktycznie wyrosło. Chodźcie, pójdziemy pod mikroskop, bo wygląda to ciekawie. Zobaczcie, co tutaj się stało. Wygląda, jakby iPhone spleśniał dosłownie. Tutaj wyrosły... Wiecie, jak pleśnieje jakieś jedzenie czy coś w tym stylu? Takie włoski się pojawiają i to dokładnie tak wygląda. Jakby ten iPhone spleśniał. Masakra. Nigdy czegoś takiego w telefonie nie widziałem. Ciecz się dostała do wnętrza, bowiem jest odbarwiony marker. Ten marker tam, to czerwona, ta czerwona naklejka, kiedyś była biała. Na kamerce to, co widzieliśmy, to chyba były właśnie te włoski tej pleśni. O, tutaj to wszystko dosłownie spleśniało. Masakra. Nie wiem, co na ten temat powiedzieć. Zostawię to póki co bez komentarza. Oprócz tego, że
jakby cały air speaker i te elementy, które są blisko otworów głośniczka rozmów, są pokryte jakimś rodzajem pleśni. Niesamowite. Tutaj też ciecz się dostała, co wyraźnie widać. Ogólnie nie jest źle. Jestem bardzo, bardzo zaintrygowany stanem tego sprzętu. Jak zauważyliście, telefon się otworzył trochę inaczej, bo jest to nowszy model. Telefon jakby otwiera się w drugą stronę. My tutaj odsłoniliśmy jakby część tego telefonu, czyli ekran, a teraz pozostaje tył telefonu. To też trzeba wyciągnąć i wtedy dostaniemy się do płyty głównej. Użyję tutaj pod przyssawki, żeby troszeczkę ułatwić sobie tą robotę. Tak samo użyję IP-y. Muszę powiedzieć, że tył, czyli ta klapka, back cover, trzyma zdecydowanie mocniej niż ekran. Ekran zszedł praktycznie, no gdzieś tam się trzymał trochę mocniej czy coś, ale ogólnie zszedł bez większego problemu. Natomiast ta back cover w ogóle nie chce się ruszyć. Idę go rzucić na podgrzewacz. Ok, korpus troszkę rozgrzany. Zobaczymy, jak to teraz pójdzie. Troszeczkę udało się tutaj zwiększyć przestrzeń. Coś idzie. Jest mała szczelinka. Tutaj jest o tyle problem, że ta ramka jest bardzo cienka, a jest to back cover. Jest to jakieś tworzywo szklane i to może pęknąć, więc nie mogę tutaj za bardzo się pastwić nad tym. Staram się to zrobić możliwie delikatnie, chociaż czuję, że jest tam jakieś takie skrzypienie. Słychać jakieś skrzypienie, więc podejrzewam, że tam ciecz mimo wszystko się dostała. No ale nie mogę sobie pozwolić na to, żeby jakoś mocno wywierać tam, powiedzmy, nacisk. Dość ciężko odchodzi ta tylna klapka. Ona jest wykonana z jakiegoś rodzaju szkła. Jest cieniutka, więc nie mogę sobie pozwolić na to, żeby znęcać się tak jak z ekranem, który jest grubszy, ma ramkę i tak dalej, a tutaj nie ma tej ramki, więc jak będę za mocno kombinował, to mi pęknie, a tego byśmy nie chcieli. Ok, wylazło i puściło. Jak to wygląda? No woda się jednak dostała do środka. I to, że to działa, to jest raczej przypadek, bo zobaczcie, jak ten cały dół wygląda. Z tej strony to wygląda jeszcze gorzej niż z drugiej strony. Odłączę akumulator, zdejmę tą klapkę i sobie bardziej posprawdzamy, co tam słychać. Chodźcie, rzucimy okiem pod mikroskop i zobaczymy, jak wygląda wodoodporny iPhone, który spędził trochę czasu na dnie jeziora, został wyłowiony i się włączył. Mamy tą samą historię, bo to jakby jest druga strona tego telefonu. O, tutaj się coś wytrąciło. Sól, jakieś związki mineralne z wody z jeziora. Nie wiem do końca, co to jest. Tutaj to samo, w sensie te kłaczki, czyli podejrzewam, że jakaś pleśń. Nie mam pojęcia, co to jest. Zagadkowa historia. Jak wygląda cała reszta? No jest trochę korozji. Widzicie, na taśmach pojawiły się oznaki korozji. Wszędzie są takie kłaczki, czyli rzeczywiście telefon zaczął, no, dosłownie pleśnieć. Przebarwienia na taśmach. No i okolica portu ładowania. Tutaj już jest tego sporo. Dosłownie wygląda to jak sól. Są to jakieś kryształki, sypkie to jest i jest tego niestety sporo. Nie wygląda to zbyt fajnie. Kamery natomiast trochę wody dostały, w sensie, widzicie,
wytrąciło się tutaj również coś. Więc jakaś tam ciecz się tutaj prawie, że dostała na te kamery. A wygląda to w miarę, znaczy wygląda to, no wygląda to jakoś. Mam nadzieję, że uda się znaleźć właściciela tego urządzenia i poznamy jeszcze kilka informacji na temat tego sprzętu. Tutaj zadziało się coś ciekawego. Sprzęt dosłownie dostał wody. Nie jest wodoszczelny, ta woda tam wniknęła. Sprzęt zaczął się, kurczę, rozkładać dosłownie i jeszcze gnić. Podejrzewam, że jeszcze z rogi mało co z niego by zostało, więc taka historyjka. Woda, która ciecz, która się tutaj dostała, spowodowała rozkwit jakichś, kurczę, form życia a la pleśń czy coś w tym stylu. Bardzo ciekawe. Tak czy siak, mam nadzieję, że wam się podobało i może ktoś z waszych znajomych zgubił tego iPhone'a. Jeżeli tak będzie, jeżeli tak się stało, to proszę o kontakt. Tutaj zostawię wam link do materiału od Tomka. Odezwijcie się do niego, podajcie kod blokady telefonu i urządzenie wróci do was. Dzięki, trzymajcie się, do następnego razu.